Siemanko, witajcie, z tej strony Rafi i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z kwadratowej masarki. Jest to już bodajże 8 odcinek i jak zwykle jest ze mną tradycyjnie Conan Barbarzyńca. Siemano! Wrócił z wakacji i będziemy znów nagrywać, a tam nasz widz, nasz widz w naszym domku tam stoi. Jak zwykle chcesz postrolować, tak? Tak. Jest tutaj nasz widz. Ała, przywitaj się. Przywitaj się. Tak, tak, gdzie on jest. Wyrzuć go z domku, bo zrobię to brutalistyczną częścią mojego planu, czyli box. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej, ja nagrywam przy 60 FPS-ach i czym się dzisiaj zajmiemy? No. Czym się dzisiaj zajmiemy? A więc... Jeszcze nie, nawet nie pomyśleliśmy o tym... A, właśnie, tak w ogóle to odstaw deskę, złodzieju głupi. Ja? No. Tak, właśnie próbuję. Tylko... Co za parkour? Tak, tak się rodzą mistrzowie parkoura. Parkour. I weź... Dobra, zostaw go już, zostaw. Weź... Stop. Ustaw przedkoma, żeby on nie mógł. Albo drugi. Dobra, nieważne. Czym się dzisiaj zajmiemy w odcinku? Bo jeszcze nawet się nie umówiliśmy czymś. Mieliśmy zająć się... A właśnie! Ja muszę was poinformować o koniach. A i tak w ogóle zobacz, co zrobiłem tutaj. W 7 odcinku to było. Którego jeszcze nie wrzuciłem. To znaczy, będzie wrzucony przed tym odcinkiem. Nie niż nic, co ty robisz. Ale... Ja wiem, co dzisiaj może zrobimy. Albo nie. Albo dobra. Albo pójdziemy na... Albo pójdziemy robić naszą zbrojownię. Albo pójdziemy na szukę, do jakiejś kopalni znajdziemy jakąś, co? Budujemy zbrojownię, to po pierwsze, a po drugie ustaw tak, żeby nie mógł chodzić nam do domku. No, ale on tam parkurem nam wchodzi jakby, co nie? Dobra, wiem. Trzeba będzie jakoś tak zrobić, żeby nam parkurem nie wchodził. Wiem, ale chodzi mi o to, żebyśmy ustawili blokadę na drzwi. A właśnie, nie sklejmowałem tutaj, dobra. Blokadę na drzwi, no to tam ty płytki przeszkładłeś. Tak, tylko że on nie będzie mógł otworzyć nawet płytki jako ten game. Jako normalny gracz. Ja te płytki za chwilę mogę... Poczekaj. On chyba już nie będzie mógł otworzyć. No nie. My będziemy wchodzić normalnie, dobra. Weź... dobra. Dobra, to my się zajmiemy dzisiaj zbrojownią, choćby weźmiemy itemy do tego. Wiesz, tam będą ogólnie te rzeczy. Wiem, wezmę sobie, poczekaj, muszę sobie pochodnie narobić, bo bieda. Zbrojownia to ogólnie, ten mieczyk, co tutaj jest, wiesz. Tak, wiem, te spodziewam się. Cicho pochodnie robię, czuję się lepszym. Jest! A ten idiot... Wiesz co, musimy iść, poczekaj. Weź trochę i iść pozbieraj drewna, każdego rodzaju najlepiej. Idź do naszego lasku. Tak to prawda, co on napisał. Dobra, poszedłeś ścinać? Tak. O, widzę. Tak, spadłem ze schodów, wiem, mam swój urok umiejętności. Dobra, to on idzie ściąć, a my już idziemy do naszej zbrojowni, ja tam idę kopać. I przy okazji, kiedy będę kopał, to poinformuję was o różnych rzeczach, które są tutaj ważne. Co się działo, kiedy nie było masarki. Ale ze mnie hardcore, mam achievement getta. Co za kozak? Nie, no ja ci nie przebiję. Czuj się gorszym. Lisz mi pięty. Będę płakał. Dobra, no. Dobra, to ja będę mówił, a ty tam ścinaj i przyjdź do mnie. Dobrze. Brzoza! Cicho. Dobra. Cicho! Jest ci nam brzoza, tam brzoza, cicho. Dobra, już opowiadaj, będę cicho. To, co się działo, ogólnie może zaczniemy od tego, że... serwer teraz ma... Czy ty wiesz, że ja miałem włączonego game moda?
Lol, miałem włączonego game moda. Od nowa nagrywania? Nie. Czemu od nowa? Ja będę właśnie teraz tłumaczył dlaczego miałem chyba, nie? No, a więc tak, ja już wam tłumaczę, dlaczego ogólnie miałem game moda. A więc tak. Jeszcze mi się jakaś informacja arabska wyświetliła na kompu, pozdro. Przeczytaj, co napisał twój kolega. Ogórki kiszą. Super. Dobra. To ja już tłumaczę i mi nie przeszkadzaj. A więc zacznijmy od masarki. Jest to masarka, już za niedługo kończymy nasz... Ja pierdzie. Za niedługo kończymy sezon pierwszy. Myślę, że ten sezon podobał wam się. W ostatnim sezonie zrobimy coś hardkorowego. No, chociaż jeszcze nie wiemy co, ale wymyślimy na pewno coś fajnego, żebyście się nie nudzili w ostatnim odcinku. Drugi sezon, tak jak mówiliśmy wcześniej, będzie polegał na tym, że będzie wojna dwóch gildii, czerwonych i niebieskich, i po prostu będzie polegał na tym, żeby podbić zamek. A więc serwer teraz jest na 1.6.2. No i to wszystko, co chciałem wam powiedzieć w tej informacji. Teraz przejdźmy do kolejnej. Dlaczego miałem game moda? To jest połączone z wcześniejszą informacją. Miałem game moda, ponieważ jest na 1.6.2 serwer i ja mam po prostu nowe konto na Minecrafcie i musiałem sobie rzeczy przełożyć, po prostu niektóre. Zostawiłem śmieci na poprzednim koncie i teraz na nowym koncie mam tylko rzeczy, niektóre z nich, czyli te najważniejsze. Musiałem sobie po prostu przełożyć, bo na nowo nie chciałem robić, bo to by było naprawdę już bez sensu. Dobra, to chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć i zapraszam na oglądanie, jak będziemy robić zbrojownię. No i jeszcze skoro teraz jest na 1.6.2, to przy okazji jest mapka z 1.5.2 i konie się nie będą spawniły. Mieliśmy plan, żeby konie zrobić dzisiaj. Dzisiaj się zająć stajnią i tak dalej, ale nie wyszło. Bo się nie spawnią. Bo jest mapka z 1.5.2. Dobra. Ściąłeś już tam? Cicho. Ściąłem. Kurde, potrzebna mi jest łopata, weź przy okazji łopatę, weź. Dobra. Czekaj, ja ogarnę, jakie wymiary mają być. Gamer mi grozi, że mnie spali, bo ma zapalniczkę, a jestem pod jego domkiem. Dobra. 12 na... Dobra, może być 12 na 6. 3. Weź mi łopatę przy okazji. Dobra, coś patrzę. 12 na 6? Nie, 12 na 8 zróbmy, bo to trochę za małe. Ja już myślałem, że Silverfish mi wyskoczył. Jesteś na domku? To mnie tepnij, bo ja setko mam. Zapomniałem sobie ustawić. Już cię tepam. Ja sobie przy okazji wezmę łopatę. Dam ci, masz, proszę. Ja już mam. To ją oddaj! Brzydusie. Oddaj! Dobra, masz. Dobra, chodź, idziemy. Ej, no nie! Musiałem trochę muzykę przyciszyć, bo by się sklejała ze sobą. Już dawno chociaż leciało, ale dopiero teraz się... Kurde, no zapomniałem o jednej rzeczy, najważniejszej, pochodnie. Pochodnie. Gdzie są pochodnie? Gdzie mam pochodnie, co? Ja mam, ale tylko 13, a więc to niezbyt. Ale mamy dużo, bardzo dużo węgla. Już chciałem powiedzieć, że mamy mało. Dobra, ja sobie waypointy robię. No dobra. To sobie zrób.
Okej, to ja idę dalej to robić. Jak coś, to chodź mi pomóż, bo ja sam tego nie dam rady zrobić. Jeszcze sobie jedzenie wezmę, bo jest też potrzebne. Okej. Weźmy sobie tam 10 kufy. Chodź. Idź, ja za chwilę do ciebie dobiegnę, bo też patrzę. To dawaj, ja sam nie będę robił. Sam nie będę chorował jak murzyn, jak ty. Nie będę tobą. Cicho, wysapało. Kto Lisz do mnie pisze? Lisz ogórki murzynom. Jezus Maria, zespałnił mi się tu zombie. Jest kasztany i gryź małpy. Tak mi ścisnę, że się przez chwilę nie odzywałem. Jedz małpy, uciekaj przed bananami. To jest dobre. To jak Chuck Norris. Tak, zjadam małpę, uciekam przed bananami. Chciałeś tych te drzewa, czy nie? Tak, po prostu się męczyłem. No i się spociłem i w ogóle mózg nie ważył. Weź już lepiej się nie odzywaj. Nie no, żartuję. Dlaczego? Bo moja IQ przerasta twoje wymagania? Bo jestem dla ciebie za dobry? Chcesz drewno? Masz, masz, no daję ci Kop je. To, co tutaj jest. To zaraz przyjdę z powrotem. No. To trzeba mieć talent. Kop, co tutaj jest, to zaraz przyjdę z powrotem. No zapomniałem kinofart. Nie przyjdziesz, jak już skończę to robić, na 100%. Znając ciebie, murzynie, kurde, nigdy nie pracujesz. Murzyn, który nie pracuje. Nowy trend. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Murzyn, który nie pracuje. To taki jak ty. Ilu jest na świecie murzynów, którzy nie pracują? Ja. Murzynów. Tak. Ej, bo zobaczymy, czy nam oświetla ta pochodnia. Zobaczymy. Bo wcześniej jakoś nie działało. To, że nam pochodnia była oświetlona. Kto się bije z zombie? Co u nas w domu robił Creeper? Co? Tak. Czekaj. Już go zatłukłem. Tu był, ja go tu tak. Dobra, to chodź, idziemy. Ustań. Chodź. Dobrze, to biegnij. Supermanie, tylko się nie puszczaj. Co się robi? Załatwiam nam drewno. Nie biorę go ze skrzynki, spokojnie. Masz wziąć wszystkie, całe drewno, jakie masz. Ma być dużo. Ma być jasne, jak my mamy domek. Takie ma być drewno. Dobrze, tylko poczekaj. I jeszcze to wiesz, takie to ciemne. Cicho, robię sobie zapał. Będzie trzeba poprawić ten tunel, go jakoś ozdobić. Ale to nieważne, to nie teraz. Tun. Kto do mnie pisze na tym walonym skejpie, no? Okej, dobra, możesz już do mnie przyjść, czy nie? Nie, jeszcze pracuję. Dobra, zrobimy 4 kratki w górę. Właśnie mogę... Właśnie biegnę. Czekaj, jeszcze nad czymś myślę. Chociaż nie wiem, czy to w moim wypadku jest możliwe. No dobra, już biegnę. Biegnę! Nie spać się, albo się nie przewróć. Właśnie spadłem ze schodów. Zabrałem sobie 3 HP. Sam już prawie wszystko zrobiłem. Właśnie o to chodziło w tej robocie. Czemu masz zenchantowany kilof? Bo miałem. Oj, ty niedobry. Dobra, i teraz chwila prawdy. Stój! Wezmę pochodnie. Widzisz, jak cię oświetlam? Czekaj, ja ci nie oświetlam. O, dobra, oświetlasz mnie. Teraz weź coś innego, oświetlam ci. Tak, obydwoje sobie oświetlam. To dobrze. A ja wiem, gdzie jest baza tamtego. Ja też wiem, dobra, zajmiemy się teraz... wiesz... Idę po coś. No nie, Jezu, wracaj. Dobrze. Tu. Chcę coś zrobić tylko, ale tu będę u góry. No, będę nad tobą minimalnie. Kolejny achievement get. Masz tu wracać z drewna.
Myślę, że po co poszedłem? Coś chciałem zrobić. Taki pocisk. Coś chciałem zrobić. Dobra, teraz potrzebne mi jasne drewno, żeby tutaj na środku poukładać. Ty to poukładasz. Ja ci to wykopię. Ale jasne drewno, czy takie brzoza? Takie jak mamy w domku. Aha. Dokładnie takie. O, takie? Takie białe? Dobra, może być. Bo mam jeszcze inne. Chociaż nie jest takie, ale dobra, może być, bo takie, może, takie fajne. Czy takie? Nie wiem, jakie by pasowało. Nie, taki jaśniejszy moim zdaniem bardziej przypada do tego. Jeszcze w ogóle nie, ciemne nie. Jasne tak bardziej będzie się ten oddawać do tego pomieszczenia. Dobra, to ty to zrób. Dobra, nice. Oddychę się założy, że nie starczy mi drewna. To ja poczekam, aż to zrobisz, bo dalej nie można nic zrobić, jeśli tego nie skończysz. Równo drewna mi starczyło. Właśnie się skończyło. To idź po więcej. Albo ja pójdę tym razem. Poczekaj, muszę ci wyznaczyć zadanie. Nie, kurwa, ja idę. A ty tam zostań, murzynie. Co powiedziałeś? Cicho. Ej, dobra, i wiesz, co mi jeszcze przynieść? Poczekaj, stój. Stój, gdzie stoisz. Czemu tu zrobiłeś takie coś? Ej, stój! Stój! Patrz, przynieś mi to. Patrz. Łap. Przynieś mi takie drewno. Miałem tego pełno! I wszystko przerobiłem. Dobra, to idź przynieś takich, wiesz... Wszystkich rodzajów drewno. O. Dobrze. Niezrobionego, zrobionego i tak dalej. Dobra, teraz ja muszę pomyśleć, jak tutaj zdobić to wszystko. To myśli. Co tak wolno? Ci. O, wiem. O, wiem, jak to będzie wyglądać. O której nagrywamy? Cicho, długo. Będziemy nagrywać. A jak na razie to krótko. Z 15 minut, dobra, dajmy na to. Czyli tak za 10 minut. Ta, 5 minut! Ta, 5 minut! Niemożliwe, że 5 minut. Jak ja gadałem i o 16:13 skończyłem gadać. Tamto, bo pamiętam. To jest już z 11 minut i jeszcze zaczęliśmy tak o... Czekaj. Sprawdzę, o której ty do mnie coś pisałeś. Aha, dobra. 43 minuty gadamy. No to dobra, tam z... 18 minut coś takiego. Nieważne. To niech sobie buduje tą ekspiarkę. Ale on ci się chwali, wiesz. Dobrze. Możesz ugotować. Tylko weź klucze, bo ja nie będę mógł otworzyć. Weź klucze, mówię. Nie.
zaraz zamknę. Idzie z tym drewnem. Co ja? No. No, było kiepsko, bo spadłem i miałem mało życia i musiałem wrócić się po jedzenia. Tak, moja inteligencja mnie przerasta, wiem o tym. Zamulony. Idziesz, ja pierdzielę, ile mam czekać? Na ile zasłużyłeś? Zamknij ryj. Grozisz mi? Tak. Myślałem, że obiecujesz, ale dobra. Nie, myliłeś się. Chód z tym drewnem, ja pierdzielę, ile mam czekać? Dobrze, mam na razie 7 drewna. Pasuje? Nie. Bardzo mało. Masz mi przynieść więcej, bo inaczej w ryj. Ty masz ryj, ja mam twarz. Dobra, umówmy się tak. To było hardkorowe. Dobra, ja też idę trochę ściąć, bo ja nie mam zamiaru tutaj czekać. A ile tego drewna potrzebujesz? Parę staków? Dużo. Nie no, nie aż parę staków, no człowieku. Ja idę trochę ściąć. Najwyżej się przyspieszy ten moment. Nie. Już mam taką sumkę, że powinno ci wystarczyć. Czemu nie poszedłeś do naszego lasku? A gdzie jestem, myślisz? Dlaczego zrobiłeś takie coś na środku, takie przejść? A, dobra. Żeby to lepiej wyglądało. Tak. I nie wiem o czym mówisz, Alok. Zrobiłeś takie coś... Jak się wchodzi do nas, nie? To tam są melony i tak dalej. To po środku no. Takie. A no co, tak. Ty w naszym lasku jesteś czy nie? No w tym, z tym, z śniegiem. Gdzie ty polazłeś? Jeść nam to drewno, co mi dałeś. Czemu do naszego lasku nie ten? Przecież też w nim jestem. One są obok siebie. I stoję za tobą właśnie i oto. Chyba, że to nie ty. Nie wiem. Ja jestem na kordach, poczekaj! Albo nie będę ci tych kordów mówił, bo to będzie za długo trwać. I zresztą to nie ma sensu. No tych! Aha, obok miałeś wyjście, ale ok! Gdzie? Weź to, teraz to załataj. Sam to załataj. Nie, bo ty mi ukradłeś girt. Bob budowniczy, wszystko spierniczy Conan. Dobra. Nie! Zero będzie noc! Nie! Idziemy do lasku. Dobrze. Idziemy na pustynię po drzewa. Dobra. Ja idę do śnieżnego lasu akurat. To burka. Ej, szkoda, że tutaj nie ma Trinkaptatora. No. Ej, potrzebujemy dużo tego, z brzozy, wiesz? Takiego przerobionego, czy...? Przerobionego. Potrzebujemy dużo. Dobra, ja wypełnię tam to, co chciałem zrobić. Razem to wypełnimy. Tylko zbierz tą brzozę, dobra? Zbierz tą brzozę i zrobimy to razem i już będziemy kończyć odcinek. Najwyżej poza odcinkiem to skończymy. I kolejny odcinek, jakiś taki fajniejszy zrobimy. Nie budowanie, tylko coś lepszego. Bo już drugi odcinek zbudowanie będzie. Okej, dobra, teraz wezmę home. Idziemy. Zbierz to. Ale fajny zachód słońca. Trochę mam tej brzozy, ją przerobię. Umieram tu. Ej, mam... Ja znalazłem las brzóz, ale... Moby mnie atakują. Dużo. Tu
pająk, szkielet. Mini zombie. Aha. To znaczy, że jeżeli mini zombie, to wiesz o tym, że to znaczy, że tu jest gdzieś wioska NPC. Tak? Może w następnym odcinku poszukamy. Cicho, biegnę. Biegnę w stronę, z której zombie mnie gonił. To dawaj, zbieraj te drzewo, no. Cicho, jest noc, a jestem w lesie, wiesz, ciężko się trochę zbiera drewno. Dać ci dzień? Nie, nie używam modów. Czego? Game modów. Ja tak wiem, powiedziałem modów. Nie używasz game modów. Ajajaj. Nie używam game modów. To, że w tym momencie latam, czego nikt nie widzi, to nie znaczy, że używam game moda. Znaczy, że masz moda, a nie game moda, więc co? Nie możecie się pruć do niego. Nie, co ja zrobiłem? What the fuck is this? Ja pierdzielę, zwaliłem. Creeper za mną. Oh, fuck you. God damn it! No! Nigdy tego nie skończę. Nigdy tego naprawdę nie skończę. Na pewno. Nie skończę tego. Nie skończę. A gdzie jesteś? Nie. W domu. Ale teraz już idę i za około 3 minuty będę już kończył tego. Tą budowę i jak masz już dużo brzozy, to możesz przyjść i mi w końcu pomóc. No to mam 12 brzozy, takiej nieprzerobionej, tylko w całości. No to dobra, to weź je przerób. A to mam 48 brzozy. I strzałę w twarzy. Dam ci to. Masz, za tobą leży. Dobra, ja zaraz wezmę, ja muszę ściąć to, bo ja trochę zwaliłam. Gdzie? Czekaj, bo... Ci rzucam jeszcze raz, bo... No, już wziąłeś pewnie. Jezu. 48, dobra. Weź to zrób. Bo ja muszę... Bo ja u góry coś muszę ogarnąć. Znowu prawie się pomyliłem, ale dobra. Panuję nad sytuacją. Panuję nad sytuacją. Kurwa. Mam nadzieję, że osoby młodsze nie zostaną ukrane przez rodziców przez to, co usłyszały w tym momencie. Pewnie tego nie usłyszały, ale dobrze. To było bardzo pouczające, co powiedziałeś. Dobra, chodź tu pomóc. Czy ty mówisz, że ja jestem mądry? Chodź tu pomóc. Ty mnie obrażasz. Gnoju, chodź tu pomóc. Podaj. Wiesz o co mi chodzi? Z tym. Kurwa. Cenzura. Ej, masz brzozy jeszcze? No niezbyt. Dobra, to najwyżej poza odcinkiem to skończymy. Dobra, ja dokończę to. Dobra, i chyba łapiecie, jak to ma wyglądać ogólnie, widzowie. Jeszcze tutaj ten, tak jak podłoga jest zrobiona, czyli tutaj, gdzie właśnie... Co to było? Ktoś do nas puka? Mamy gościa! Mamy gościa! Kto to? Gość specjalny. O, moja mama! Wiedziałem, że twoja mama jest brzydka, ale że aż tak? Aha. Dobra. Kolejny. Poczekaj, ja tam coś idę zrobić tak, żeby na mnie pukało. Dobra, i wiecie, widzowie, ogólnie ogarniacie tutaj, jak to ma wyglądać. Tak jak podłoga i tutaj jeszcze dokończone będzie oczywiście. A więc chodź się pożegnamy. Chodź. Weź tam trzeba dach naprawić. Dobra, wchodzę, chodź. Zaraz naprawimy, chodź. Łażą tam nam po tym, kur. Schody byś to zrobił, wiesz, wieśniaku. Chodź. Gdzie kur? Nie wiem, chodź tutaj. No dawaj, chodź tu do mnie.
A więc my się z wami żegnamy, zapraszamy do kolejnych od... Tak, nagrywaj dalej spokojnie. W odcinku oczywiście go zapieprzę. A więc my się z wami żegnamy, no i na razie wszystkim, cześć! Pożegnaj się, gnojku. Czekaj się, ktafonie. I do widzenia, wszystkiego najlepszego w te urocze święta, które są dziś przepiękne. Kuźwa, to był tekst na Christmas. A więc na razie wszystkim, cześć! Pa, pa! Salami!